Ojejku, przysypiam! Tak typowa szkoła, nie? Wy też pewnie często przysypiacie w szkole. Ja często przysypiałem w szkole na maneczku, moje robloxowe świry, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj, jak już sami wiecie, roblox. I powiem wam tak, dzisiaj zagramy w jeden z najfajniejszych trybów, jest znalazłem, czyli Escape the Youtubers uh, School Obby, czyli po prostu musimy uciec ze szkoły youtuberów. Yy, naprawdę wygląda przepisko. szukałem go bardzo długo, ponieważ yy, nie mogłem go znaleźć w wyszukiwaniach, więc link do niego będziecie mieli w opisie. No i co, yy, mam nadzieję, że wam się spodobało. po ostatnim odcinkiem takie oto wyniki z roblox zostały zastąpione, 1800 łapek, to nie jest rekord świata, dlatego pod tym odcinkiem mam nadzieję, że się 2000 łapek, ponieważ mam w planach zacząć tego Robloxa robić więcej, lepiej i w ogóle. No, sami chyba widzicie już po miniaturce, która jest moim zdaniem o, taka dobra, że te 2000 łapek powinno spokojnie zostać zostawione. No i co? Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawili. Zapraszam was do oglądania. Mmm, widzisz tego przystojniaka? Bo ja widzę, że ty go częściej widywać To wcześniej przycisk subskrybuj, zostaw dzwoneczek, tutaj zaznacz i potwierdź. Do tego zostaw lajka pod filmem, a na koniec zajkuj mojego fanpage'a, na którym jest jeszcze więcej moich gorących fotek. Zapraszam. Dobra, jesteśmy już. No i jako, że mm, tutaj mam zamiar grać więcej w tego Roblox'a, to w końcu się przebiorę, bo cały czas marudzicie, że, że mam dziewczęskie ciuszki, więc przebiorę się po tym odcinku, może zrobimy jakiś odcinek z przeglądania modnych rzeczy. Tutaj, jak widzicie, są, jest szkoła, która wygląda bardzo ładnie, a do tego są youtuberzy. To jest, nie wiem kto, to jest Dan? Denis? Nie wiem, nie pamiętam tych youtuberów amerykańskich, ale każdy z nich to jest właśnie któryś z amerykańskich youtuberów. Eee... Tak, dokładnie. Turzy są bardzo zresztą fajni, bardzo duzi. Na pewno, jak ktoś się z Was interesuje Robloxem, to właśnie oglądał to. A to jest jedna, właśnie z klas. Everybody's still down. Tutaj jest szkoła i tutaj będzie, właśnie, szkoła youtuberów. Każdy z tych tutaj osób to jest jakiś youtuber, no i ja należę do nich, więc siadam tutaj i oglądam szkołę. Ale to jest epicko zrobione. Nawet mrugam. Powiem wam, naprawdę jest świetnie, ale chyba mi się trochę przyśnie. Ojejku, przysypiam. Tak typowa szkoła, nie? Wy też pewnie często przysypiacie w szkole. Ja często przysypiałem w szkole, ale nigdy nie spałem. No i teraz powinno nas przenieść do. E, właśnie takiego escape roomu, z którego będziemy musieli uciec z jak najlepszym, e, z jak najlepszym stażem. No i zobaczymy, czy faktycznie tak będzie. Uh, oh no, we fell asleep too long and we are stuck in the school. Let's try to find a way out of here. Czyli zas zastaliśmy się w szkole i tutaj byliśmy za długo, więc powinniśmy jak najszybciej znaleźć stąd wyjście. Ale to jest naprawdę super zrobione, że oni wszyscy się ruszają. No i ja mogę już się oddalić. I teraz tak musimy sobie tutaj przez to przeskakiwać. To pewnie jest... Tak, Pencil Jumps. Jakie to jest piękne! O, dostałem za darmo taki plecak e, Denisa, tak? Tak, to jest Denis, dokładnie. E, super, bardzo mnie to cieszy. I mogę to przeskakiwać. I no to oczywiście przeskakuję. Jak zawsze w takich pro-playersach wywróciłem się. Powinienem to robić bez zatrzymywania, by... Bez... Więc będę starał się te wszystkie rzeczy właśnie bez zatrzymywania się robić. Ale to jest bardzo trudne. No nic, spróbujemy raz jeszcze. Tutaj dobrze, tutaj dobrze, tutaj też dobrze, tutaj też dobrze. I mamy to. Pierwszy stage zrobiony. Co będzie kolejnym stage'em? This locker room has, has seen better days. Ok, czyli musimy naprawić rury, ponieważ zalało. Ten pokój, ale mi dość łatwo tutaj udało się. Czy tutaj w tych pokoju coś będzie? Nie. Dość łatwo udało mi się przeskoczyć po tych wszystkich szafeczkach, no i jesteśmy w kolejnym stageu. Ojojoj. Oj. E, za, za szybko, za szybko. Tutaj jest, że tutaj jest troszeczkę wody, więc muszę tak pomiędzy tymi kałużami przeskakiwać. Bardzo ładnie. te. Without getting. Find an exit. Tutaj jest exit? Nie, to nie jest exit. Damska toaleta to nie jest exit, co tutaj musi być? Nie, to nie są te drzwi. Okej, okay, już rozumiem wszystko. Więc zgadujesz, że to są te drzwi. Tutaj wskakuje. Tak, to są te drzwi. Super. Uh, seems like we stuck in here. We find a way to get in. Okej, okay, musimy znaleźć. Tak, musimy znaleźć tutaj, mamy śrubokręt i tym śrubokrętem musimy odkręcić śrubki. No, nigdy naprawdę nie widziałem aż tak rozbudowanego escape'a i bardzo mi się to podoba. Teraz musimy znaleźć poprawne wyjście. To jest taki labirynt. Ja w labiryntach nigdy nie byłem najlepszy i, i wątpię, że znajdę to na pewno nie tutaj. I też nie tutaj, więc to musi być w drugą stronę, proszę Państwa. Chyba, że tutaj będzie na przykład. E, gdzieś tutaj, teraz względ w prawo. Nie, to nie jest tu. Więc raczej najprawdopodobniej to będzie po drugiej stronie e, tych wszystkich wentów. Tutaj. Nie tutaj raczej. Raczej nie, nie, nie tutaj. Więc powinno to być gdzieś tutaj. Tutaj. O jezu, to jest naprawdę ogromne. Jak ja mam stąd uciec? Proszę Państwa, proszę jakaś jakieś pomoc. To nie jest też tutaj. E, wydaje mi się, że się zgubiłem. Tak totalnie się zgubiłem, tu gdzieś musi być, wej, nie, to nie tutaj, ale tutaj musi być to wyjście. <gry> Naprawdę się zgubiłem? Nie może tak być, że... Się o. Znalazłem, dobra, jestem tutaj, proszę Państwa! After the food fights, guest giant keeps up, good youtuber content through Ok, czyli po walkach z jedzeniowych tutaj ten pan woźny, coś tam mu się zawału dostał. Ale no zobaczcie jak to pięknie wygląda ta gra. Ten, te wszystkie tryby wyglądają naprawdę prześwietnie. Tutaj musimy podskoczyć. Teraz tak, na pizzę, na jabko z tego co widziałem nie możemy, więc musimy na coca colę tutaj i tutaj. Uh. No, nie można tak! Byłem już na samym końcu, naprawdę. To nie powinno się tak skończyć. To nie powinno się tak skończyć. Ciekawe, że na owoce nie mogę skoczyć, ale na przykład na coca cola i na pizzę to już mogę. Typowa szkoła, prawda? Dobra, i jesteśmy dalej. Tutaj jest. Y Yo, I'm Jake Paul. And if you want to be. Okej, okay. jestem Jake Paul, i jeżeli chcesz być najlepszym YouTuberem, musisz rozwiązać mój quiz. Proszę ci bardzo. 4 x 8, wiadomo, że 28. Nie? Jakie zaskoczenie... Nie no, tak naprawdę to oczywiste, że 32, bo 2 razy 8 to 16 razy 2... ojoj oj, oj, oj. Co tu jest napisane? O, z kim jest ożeniony Jake Paul, znaczy... Kto jest jego żoną? Nie mam pojęcia, dam Erika. U, zgadłem, Erika, muszę zapamiętać. O, dalej, dalej. What's in the name of the creator? E, Park Staber, bo jest napisane tutaj. E, what is the this game? E, a new obby and original OB idea. Alright, stop idea. Okej, okay, to jest to Nie? Myślałem, bo już był tak, taki tryb, był dobra, więc jeszcze raz lecimy tutaj, teraz, tutaj, teraz, tutaj i teraz tutaj. A new obie... ok, ale naprawdę to jest przepiękne. I tutaj? Tak, tutaj, ale tam też można było chyba wejść z tego co widziałem. Nie, tam nie. Dobra, to jest ósmy stage. Ile jest stage'ów? Dużo, ponieważ widzę, że pierwsza osoba jest na 21 pierwszym stage'u. E, więc no, całkiem sporo, całkiem sporo. Dobra, no spróbujmy. Tutaj gramy w zbijaka, to jest chyba zbijak, nie? Tam youtuberzy rzucają w z piłkami, a my musimy, a my musimy się nie dać zabić tymi piłkami, ale coś czujesz, to będzie naprawdę trudna rzecz. Do zrobienia. Tutaj muszę iść koło tych czerwonych, dobra, tu się udało. Teraz. Teraz skakanie. Nie wiedziałem, że tam będą też zielone piłeczki latały. Dobra, Dobra, poczekamy aż on puści te zielone. Znowu je ma. O! Tutaj jestem bezpieczny? Powinienem tutaj być bezpieczny. Dobra, więc idziemy tak. Tutaj już, już jest łatwo. Tylko te dwie zielone i teraz różowa. Okej, okay, zdążę, zdążę, zdążę! Zdążyłem, ale dobrze. Uj, myślałem, że nie mogę przejść, ale mogę. Stage 9: Artistics. Ok, czyli yy, sztuka tak zwana. Będziemy tutaj lekcje sztuki mieli. Yy, jak to się nazywało w szkole? Nie wiem. Sztuka nie. Plastyka? Tak, chyba pstyka. Pick the correct rule Ok, also no cheating. I muszę tutaj wybrać odpowiedni... Ten nie był odpowiedni. Odpowiednią linijkę. To jest chyba linijka. I nie mogę oszukiwać. To też nie była ta, więc to była ta najbardziej po lewo. To było dość proste. Tak naprawdę to nie. Teraz, e, środek. O, skadłem. I skoro składna... tam... To lewo teraz. O, nie. Czyli tak, lewo, środek i co? I prawo to by było za łatwe, moim zdaniem. Więc e, znowu, środek. znowu środek. Nie! Lewo? Środek? Prawo? Kto takie proste coś wymyślił? Powinno być troszeczkę trudniej tutaj, a nie tak łatwo jak teraz. Nie podoba mi się to bardzo, nie podoba mi się... Nie no, żartuję, bardzo mi się to podoba. Mamy to! Stage 11 Find a way up. Co to znaczy find... Aha, tam muszę jakoś się dostać. Mogę przesuwać te rzeczy? Tak, mogę przesuwać. Dobra, no to przesunę sobie po prostu krzesełko. Co wy na to? Krzesło da mi radę, żeby się, żeby się tam dostać? Tak! Uh, nie, może nie. Eee, okej. Okay. No to powinno wystarczyć, moim. O, dobra, udało się! Udało się! Mamy to! I teraz tak, czy to zno... Nie, nie znowu labirynt, proszę. To nie był labirynt, jednak. Muszę tutaj wskoczyć i teraz tak. Muszę jakoś się przedostać po tych wszystkich rzeczach, ponieważ to jest bardzo mokro. A jak wiecie, woda zabija. Eee, gdzie mam się teraz dostać? Czemu nie mogę wyjść? Co tutaj trzeba zrobić? Oj. Okej, okay, nie do końca chyba rozumiem, co tutaj powinienem zrobić. Czy ja powinienem dostać się do toalety? Nie, no raczej nie. No nie, raczej nie. A drzwi nie mogłem otworzyć. Czy to... Czy ta gra jest jakaś zbagowana? Nie powinna być. Nie powinna być. A tu może do toalety muszę wskoczyć. Tak, dobra, musiałem wejść do toalety, faktycznie. Smelly situation, czyli jest śmierdząca sytuacja. No i to nie za dobrze wygląda. Wszedłem w ogóle do do kanałów. Przez kanały będę próbował uciec. Ale naprawdę, to jak to wygląda? The way out. Jak mam stąd wejść? No po wodzie raczej... Okej, okay, tutaj będzie bardzo szybka rzecz, więc muszę polecieć tutaj. Nie, nie mogę wejść do wody. Czy mogę? Tu ja nie wiem, co tu powinno się robić. Dobra, lecę. Po prostu trzeba było wejść faktycznie do wody i to jakoś przekierować na różne strony. Udało się dość łatwo. Znaczy, nie, no, tak łatwo nie było, no bo nie wiedziałem zbytnio o co chodzi, ale jakoś się udało. Teleportation. Wracamy znowu do szkoły. Tak jest. Okej, okay, tutaj znowu jest. Y Wyciekają te te toalety, cieknie z nich woda, ale to i tak powinno być dość łatwe do zrobienia, bo czemu by nie? Oczywiście. I do damskiej toalety idę. No proszę, a nie byłem. Okej, z tej 16. Muszę na te książki skakać? Nie, na książki właśnie nie mogę. Więc muszę skakać pewnie na podłogę, po prostu. Tak, muszę skakać na podłogę. Zrobić to tak, żeby nie dotknąć książek, ponieważ jak wiecie, nikt nie lubi książek. Książki to zło w szkole. Tak naprawdę to nie. Okej, okay, tutaj muszę przeskakiwać nad tymi. Pajęczynami mm, To znaczy nad tymi To jest co, plastelina prawdopodobnie, tak? Czyli muszę tak skakać, żeby być tam, gdzie jest dużo miejsca Bardzo ładnie to poszło Ale to... zakochany jestem w tej grze Jak to wygląda? Widać to bardzo, bardzo dobrze Teraz mamy, jesteśmy na lekcjach chemii Więc tutaj musimy przejść I pewnie niczego nie dotknąć przy okazji Nie, możemy dotykać Dobra, tutaj mogę sobie przejść I tutaj do... Okej, looks... okay, muszę przez te flaski Tylko czy ja tam mogę wpaść? Nie, spoko, nie mogę wpaść Tylko... wow! No, tego to się nie spodziewałem, że będę tak podskakiwał. To jest fajne, to jest naprawdę fajne. Udało się tutaj to zrobić. Mamy to. Jesteśmy na 20. Stageu, czyli powoli pewnie. The Exit. Czy to już jest to? Powinno być. Skoro już jest Exit, tak. Budzimy się. Dobra, udało się. Dość szybko to zrobiliśmy. Bardzo mnie to cieszy. Ale tamten nie był na 24. Stageu. Coś mi się tak obiło o oczy, że tamten faktycznie był na 24 stage'u. Zobaczymy, gdzie się obudzimy? W szkole znowu się obudziliśmy. It's time to go home! I nasz nauczyciel jest wkurzony, że tak długo nam tu zajęło. I faktycznie są jeszcze stage. Y. Dobra, więc to nie jest koniec. Home time, teraz... Oj, oj oj, tutaj samoloty latają ze ścian. To w sumie dziwne, ale uda mi się to zrobić, myślę, że bez najmniejszych problemów udało się. Wychodzimy ze szkoły i tutaj czeka na mnie mama. Come on, let's go home. Wsiadamy do auta. I thank you everyone. Dziękuję za granie w moją grę i żeby dołączyć do czegoś tamten. Ale naprawdę to była prześwietna. Prześwietna mapka. Dawno takiej dobrej nie widziałem. Naprawdę. Super. Gdzie to jest napisane, żeby powiedzieć o tym PaxTabery YouTube. Albo zostaniecie usunięci, Tutaj są ci wszyscy właśnie popularni popularni youtuberzy. Może ja też będę tutaj, więc Shoutout to PAXKerer! Pax, Bardzo bym chciał, bo naprawdę to była najfajniejsza mapka, jaką w życiu. Widziałem w Robloxie. I oby takich więcej, mam nadzieję, że będzie więcej ciekawych rzeczy, bawiłem się naprawdę bardzo fajnie. E, takie fajne, chilkowe rozgrywki. Mam nadzieję, że Wy również się bawiliście fajnie. Jak zawsze, zostawcie łapkę w górę te 2000 to nie jest naprawdę dużo, a będzie dużo więcej Roblox na kanale. No i co, pamiętajcie również o G2, gdzie jest kodę, ma na 3% na wszystkie Fajne gierki. Link oczywiście w opisie na dusią mojego fanpage'a, Instagrama. Zapraszam Was gorąco, a na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się, Pa, pa!